Nie. Pan mnie do prawdy rozbawia swoimi pochlebstwami. Proszę pani, to nie są pochlebstwa. To jest szczery zachwyt. Ale pan tego nie odczuwa, nie rozumie. Widzę to po pańskiej minie. Bo czuję się jak choinka. No wie pan, te parę zabaw jak choinka, tak do dobrze. Pani prezesowa, dla pani prezesowej i duszę, i serce. Nie potrzeba mi tego wszystkiego. Skandal wisiał w powietrzu. Witam Państwa w Iluzjonie i zapraszam serdecznie na kolejny program, którego bohaterką jest nasza kochana pani Miecia, czyli Mieczysława Ćwiklińska. Och, nieprzeciętny człowiek, no i wielki malarz. Pardon, o kim mowa? O naszym gościu, malarzu Chełmońskim. Malarz Chełmoński? Dawno nie żyje. Jak to nie żyje? Przecież przed chwilą męczył za nią. Pokazaliśmy Państwu przed tygodniem film, w którym w roku 1933 zadebiutowała Jego Ekscelencja Subjekt. Był to dosyć późny debiut filmowy, ponieważ Mieczysława Ćwiklińska miała wtedy 54 lata. Ale jak to się mówi, co jest szczerą prawdą, była w najlepszych latach swego życia. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, aktorskie, bo z osobistymi różnie bywało. Ja jestem tego zdania, oni zupełnie do siebie nie pasują. Ależ ja mówię o tej sukni. A ja myślałam, że o małżeństwie. No wie pan? Na pytania dziennikarzy odpowiadała. W ogóle nic nadzwyczajnego nie działo się ze mną. Kochałam się i pracowałam. To wszystko. Poproszę cię, też do wcipu. Uprzedzałam, że rozmowa będzie poważna. Ale o filmie nie mówiła jako wspaniałej przygodzie, ani nie wpadała w zachwyt, że można powtarzać nieudane ujęcia. Wyznawała dziennikarzowi Ilustrowanego Kuriera Codziennego, prawdę mówiąc, z początku filmowa praca wydała mi się trochę idiotyczna. Aktor, a nie wie, co jest przed i co jest za nim. Wszystko robi się urywkami, a ja w mej pracy scenicznej nawykłam ogarniać całość. Potem jakoś oswoiłam się z tym systemem roboty. Krytyka po tym debiucie jak zwykle była podzielona. Jedni się zachwycali, że jest fotogeniczna, że zdolna, że bardzo pracowita, że tak jak na scenie, tak i na ekranie ujmuje niezwykłym poczuciem humoru. Sądzę, że teraz już czas zapowiedzieć mój śpiew. Nie, no wiesz, może lepiej po kolacji. Ta publiczność jest bardziej poblażliwa. Mój drogi, tylko bez filozoficznych uwag. A może masz rację. Śpiewaj przed kolacją. Przyspieszmy tę katastrofę. Te atrakcje. Dowcipny. W tym filmie wykorzystano bowiem jej operetkowe doświadczenie. Oczywiście z przymrużeniem oka. Inni jednak kręcili nosem i żart wzięli na serio. Po co robi się z rozkosznej artystki postać groteskową? Po co każe się jej wypędzać gości z salonu okropnym wyciem, kiedy właśnie ma głos i wdzięk? To tak. Teraz rozumiem. Pan kłamie. To wszystko jest podła intryga. Jak ty wyglądasz? Następny film, Szampańska komedia czy Lucyna to dziewczyna, zapisała się w annałach polskiej komedii filmowej złotymi zgłoskami. Właśnie dzięki Mieczysławie Ćwiklińskiej. Jako hrabina, a wiadomo, co to przed laty znaczyło, żona bogatego przemysłowca, to już nie był wtedy mezalias, szuka zabłąkanej owieczki, czyli tytułowej Lucyny na dancing. Więcej nie zdradzę, bo za chwilę zobaczycie Państwo ten film w całości. Nic nie rozumiem. Jakby się wszyscy zmówili. Powiem tylko,
że film ten najpierw wyświetlany był z wielkim powodzeniem w stołecznym zeroekranowym kinie Capitol, a potem wędrował przez miesiące całe przez kina coraz skromniejsze i coraz uboższe. Wszystkim tym seansom towarzyszył slogan jednoznaczny: Mieczysława Ćwiklińska, mistrzyni uśmiechu. Przemiły chłopiec. Toś hrabino. Dawno już nie oddychałam tą atmosferą. Iwanow! Iwanow! Możesz ty mój, ja muszę popować. Komedie antycarskie, czy jak kto woli antyrosyjskie, Antek Policmeister czy Dodek na froncie cieszyły się wielkim powodzeniem, a Mieczysława Ćwiklińska w obu błyszczała aktorstwem efektownym i świadomym. Ja muszę leczyć, ja muszę pielęgnować, ja muszę się wyładować. O czymżeż będę opowiadać w Pietrogradzie, jak nie będę miała rannych, a? Natomiast Wacusia uznano za absolutną katastrofę. I słusznie, więc właściciele kin i fachowcy od reklamy, już wtedy tacy też byli, wpadli na prosty pomysł. Nazwisko Mieczysławy Ćwiklińskiej należy w czołówkach filmów dawać zawsze dużymi literami i w ramkach, rzecz jasna, na honorowym miejscu. Ponadto, co bardzo ważne, w każdym scenariuszu powinno się znaleźć miejsce na, jak to ładnie nazywano, interludium dla mistrzyni uśmiechu. No paniusie anioleczko i panu kaniu. No chodź anioleczko. Baczy pan, jest mój narzeczony. Na, że, czas. A ileż ty masz lat, dziecinku? 28. Proszę pani. A jeszcze lepiej byłoby, gdyby mistrzyni towarzyszył jakiś komiczny mężczyzna, na przykład Władysław Grabowski, Michał Znicz, Józef Orwit czy Antoni Ferber. Przekazam. Moja droga, ja nie mam teraz czasu. Brutal. W biografii Mieczysławy Ćwiklińskiej czytam, co następuje. Nieubłagana krytyka zna takie sztuczki jak zły szeląg. Już po Wacusiu prasa twierdzi czarno na białym. Do budówki aktorskie, tak się to nazywało, w rodzaju tradycyjnej pary Ćwiklińska i Grabowski nie wnoszą do filmu nic oryginalnego czy świeżego. Ojoj. Ale publiczność stołeczna i prowincjonalna panią Miecię kocha i nie bardzo ją interesuje, jakimi chwytami i szablonami kuchnia filmowa się posługuje. No, ale kiedy mój syn wróci z zagranicy, to się to wszystko zmieni. A kiedy syn pani? Już niedługo. Zobaczą wtedy, znaczy męska, żelazna ręka. W Jadzi, jednej z najlepszych polskich przedwojennych komedii, gra matkę głównego męskiego bohatera, Aleksander Żabczyński, firmy Oksza, produkującej sprzęt sportowy, przede wszystkim rakiety tenisowe. 3000 gotowych rakiet leży na składzie. 2999. Jak to? Jedna się złamała. Panie Królik, szanuj moje nerwy. Ale kochana pani Miecia gra nie tylko w szlagierowych komediach. Jest również ozdobą melodramatów, dramatów współczesnych i historycznych. Jest ozdobą, ale czasami nie obywa się bez zgrzytów. Co? Coś ty powiedział? Żenią się. O, panie Królik. I znów wszystko na mnie. Cytowana już przeze mnie autorka znakomitej biografii Mieczysławy Ćwiklińskiej, pani Maria Bojarska, opisuje znamienny i charakterystyczny przypadek filmowej bajki pod tytułem Pan Twardowski z roku 1936, a więc pierwszego okresu ekranowej przygody pani Mieci. Co? To niemożliwe! To niesłychane! Ten film należy do znanej w Hollywood kategorii All Stars, czyli mówiąc po ludzku, film z samymi gwiazdami. Jak to trafnie napisał recenzent Kuriera Polskiego:
Nie ma symfonii, są tylko pojedyncze instrumenty grające solo. Niech tam sobie trochę pobaraskują. Jeszcze nigdy nikomu nic od tego nie ubyło. Tytułowego pana Twardowskiego odtwarzał Franciszek Brodniewicz. Diabła Kazimierz Junosza Stępowski, alchemika mistrza Marcina Stefan Jaracz, króla Zygmunta Augusta Józef Węgrzyn, sędziego Michał Znicz i tak dalej, i tak dalej. A teraz panie. Kasia Maria Bogdan, żona Twardowskiego Elżbieta Barszczewska, matka Twardowskiego Maria Malicka, królowa Barbara Zofia Lindorfówna. A gdzie jest Mieczysława Ćwiklińska? No właśnie, posłuchajmy. Przez kilka dobrych dni po otrzymaniu propozycji zagrania w panu Twardowskim cieszyła się jak dziecko, już tam sobie powolutku wymyślając szczegóły zagrania roli, różne cuda i cudeńka, gry charakterystycznej, komizmu, psychologicznych ciekawostek. Biedna Miecia, zawsze pierwsza naiwna. Ludzie, ratunku! Biały dzień na dziewicy gwałtu się dopuszcza! Czy mogła przypuszczać, że młody reżyser, tu pozwolę sobie sprostować, Henryk Szaro, bo o nim mowa, miał wtedy już 36 lat i zrealizował kilkanaście ciekawych filmów, co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy. Otóż, że ów reżyser ośmieli się najznakomitszej polskiej aktorce komediowej zaproponować nie panią Twardowską, lecz epizodyczną rólkę krakowskiej mieszczki. Trzeba było przełknąć rozczarowanie i z rozkoszną minką grać ogon. Swoje solo. No. To jest dwora piękna. Teraz to już jej chyba tylko ptasiego mleka nie dostaje. Rzecz jasna, co słusznie zauważa autorka biografii, mogła Mieczysława Ćwiklińska nie przyjąć tej roli. Ale dla niej każda, nawet najmniejsza rola była ciekawa. W każdej postaci można było coś odkryć, wykpić, sparodiować. Niech pani siada. Dziękuję. Chodzi o wyjazd, panno Natalio. Na imię mi Stefani. O, to nie. U mnie każda pokojówka nazywa się Waleria, a każda nauczycielka dla odróżnienia Natalia. Szybko się co prawda okazało, cytuję, że więcej okazji dają Mieci filmowcy do kpin i parodii niż do odkryć. Jeszcze szybciej wyszło na jaw, że właściwie nikomu nie zależy na odkryciach. Filmy robi się przecież dla ludzi, dla mas. A? Bożeż ty mój, co jemu się stało? Dobrze najlepsi nasi przedwojenni aktorzy traktowali teatr jako swoją świątynię sztuki. Film to był zarobek, który uwalniał od trosk codziennego dnia. To była popularność, która procentowała w czasie tournée po Polsce czy podczas podpisywania umowy na kolejny film. Czy nie warto było dla takich zarobków i takiej popularności, pisano, machnąć ręką na idiotyzm scenariusza, zapomnieć o logice, czasem i sprzeniewierzyć się umiarowi? Film to tylko celuloid, duże pieniądze i podbój milionów serc. Ludzie, trzymaj mnie, bo zemdleją. A jednak, mimo wszystko, warto było grać przed kamerą. Dobry aktor, a takim przecież była nasza kochana pani Miecia, w każdej roli potrafi dokonać jakiegoś odkrycia dla siebie i dla innych. Czego dowodem jest na przykład postać hrabiny matki, kobiety w nieco zwariowanej komedii Czy Lucyna to dziewczyna z 1934 roku. Jest to zresztą dopiero trzeci film tej znakomitej aktorki. Życzę państwu dobrej zabawy, wielu wrażeń i zapraszam na trzeci
ostatni już odcinek opowieści o naszej kochanej pani Mieci. Do zobaczenia.